fast as we're able. Guess stop coming at eight. When we're caught in the Christmas rush, it's so easy to lose touch with the true meaning of things. Niesamowity jest klimat, jak światełka są na choince zapalone i za oknem pada śnieg. Przepięknie jest. Zobaczcie, za oknem śniegu coraz więcej. Winter Wonderland nam się robi. Wreszcie! Cześć, kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. U nas, słuchajcie, aktualnie jest wesolutkie mieszkanko. Jamieś nie chodzi do żłobka, w zeszłym tygodniu był przeziębiony, znowu, jak to zwykle bywa jesienią, zimą w żłobkach. Teraz chcieliśmy go już zaprowadzić do żłobka, zresztą Jamie cały czas pyta o swoich najlepszych kolegów. I co, poszliśmy, okazało się, że panuje okropna jelitówka. Także stwierdziłam, że zostawimy dziecko do końca roku w domu, bo jelitówka nam w ogóle nie jest potrzebna. Tym bardziej, że ja mam totalną fobię jelitówkową. Już wam kiedyś o tym mówiłam, ta fobia nadaje się na terapię, do psychologa tak naprawdę. Więc tak jak mówię, jest dosyć wesolutko, bo wiecie, my pracujemy z domu. To są właśnie takie minusy, jak ma się własną firmę, bo jak człowiek jest zatrudniony i dziecko jest chore, to po prostu idzie się na chorobowe. A osobom, które pracują same na siebie, nikt nie płaci za takie dni wolne, za chorobowe. Oczywiście nie, że jakoś ja tutaj super narzekam, bo pracowanie samemu na siebie ma też mnóstwo plusów oczywiście. No ale to jest taki zdecydowanie minus, że w takich sytuacjach właśnie trzeba się jakoś zorganizować, chociaż wydaje się to wykonalne. Pokażę wam w ogóle teraz przybitki z imprezy weekendowej, która była fantastyczna. Rodzice na weekend zabalowali, było cudownie z naszymi przyjaciółmi. Nasz kolega miał urodziny i zorganizowaliśmy mu imprezę niespodziankę. Graliśmy w gry planszowe, następnie udaliśmy się na imprezę. To była taka świąteczna impreza jak z filmu. Oh, it's time for Christmas. No, także hulanie na weekend było, a teraz bardziej na spokojnie. Ja w ogóle widzę, że dzisiaj moje pasmo żyje własnym życiem, jak zresztą cała fryzura ostatnio. Hey, Santa, the city is covered in snow tonight. Where did my love go? Santa, I'm waiting for him, but he's nowhere in sight. Słuchajcie, jak widzicie, zaczęłam się bawić trochę w małego chemika. Stwierdziłam, że zrobię sobie taką zimową, świąteczną, sosnową sól do kąpieli. Tą sól widziałam w jakimś naturalnym sklepie internetowym i chciałam ją kupić, po czym stwierdziłam, że sama przecież mogę sobie taką sól zrobić. Tutaj mamy tylko sól kłodawską, do tego dodajemy kilka kropel sosnowego olejku eterycznego i jedną łyżkę jakiegoś oleju, na przykład oleju z pestek winogron. Wszystko mieszamy i mamy gotową sól. To też jest w ogóle świetny pomysł na prezent. Dzisiaj wieczorem będę na pewno próbowała, co tam wymieszałam. Już jakiś czas temu pokazywałam wam mój depilator od marki Skin Lovers. To jest Skin Lovers Beam. Przychodzi on do nas w takim ładnym opakowaniu. To jest bezpieczne i bezbolesne urządzenie, którym możemy sobie wykonać profesjonalną depilację sami w domu. Jest to tak zwany depilator IPL i działa to na takiej zasadzie, że generuje on impulsy światła, które usypiają cebulki włosa i ten wzrost włosa zostaje zatrzymany. Możemy go stosować na dowolne części ciała, również tutaj na twarz. Posiada on też 5 trybów intensywności, które możemy dopasować do naszej skóry. Taki zabieg oczywiście należy wykonywać regularnie, bo systematyczność jest tutaj naprawdę bardzo ważna, zresztą jak zawsze, jeżeli zależy nam na naprawdę dobrych efektach. Ale pierwsze efekty widać już po kilku naświetleniach. Te włoski są słabsze i odrasta ich coraz mniej. Sprawdziłam to i naprawdę mogę wam polecić. Ja osobiście bardzo nie lubię klasycznego golenia, bo zawsze, ale to zawsze miałam problem z podrażnieniami. Używanie tego depilatora jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Myślę, że nie będę wam tutaj szczegółowo omawiała, jak to robić,
zdobyć, ponieważ wszystko znajdziecie w ulotce, w opakowaniu. Tam jest wszystko dokładnie opisane. Przez pierwsze 2 miesiące używamy depilatora raz na 2 tygodnie. Po jakimś czasie dojdziemy do momentu, że włoski tak nam przestaną odrastać, że depilatora będziemy używać tylko raz na pół roku. Kochani, jeżeli macie ochotę sprezentować ten depilator komuś bliskiemu albo sobie samej na przykład, to jest on teraz na stronce w obniżonej cenie, czyli można powiedzieć, że mamy depilator w cenie jednego zabiegu kosmetycznego. Firma obiecuje, że wszystkie zamówienia, które zostaną złożone do 20 grudnia, zostaną doręczone jeszcze przed świętami. Pamiętajcie też, że depilator ten jest urządzeniem profesjonalnym i wyrobem medycznym. Pełną informację znajdziecie tutaj, a linka znajdziecie pod moim filmem. Także zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia strony. Kochani, teraz ciąg dalszy produkcji naturalnych kosmetyków. Będę teraz robiła taką płukankę, bardziej wcierkę, bo jako wcierkę będę tego używała, z rozmarynu. Słuchajcie, na tej imprezie, z której pokazywałam Wam przybitki, rozmawiałam z moimi koleżankami i obie bardzo, ale to bardzo polecały olej rozmarynowy. Mi jesienią i zimą często robią się delikatne zakola i stwierdziłam, że to będzie coś dla mnie. Ten olejek rozmarynowy można kupić w supermarkecie. W Rewe nie znalazłam, do Kauflandu mam kawałek, także kupię następnym razem, a tymczasem zrobię sobie sama taką wcierkę. Potrzebny nam będzie tylko świeży rozmaryn i woda. Ok, do wrzątku wrzucamy rozmaryn i gotujemy to przez 15 minut. Ok, napar rozmarynowy mi teraz stygnie, przelałam go już, bo potrzebuję garnek i jak wystygnie, to przeleję go nam do buteleczki. Pisaliście w komentarzach, żebym pokazała Wam, jakie kosmetyki kupiłam na Black Friday, także szybko Wam teraz pokażę moje zakupy. Kupiłam sobie kolejny flakonik moich ulubionych, najkochańszych perfum Chloé. Zawsze pytacie, których Chloé dokładnie używam. To są po prostu te klasyczne Chloé. One nie mają żadnej innej nazwy. Tutaj jest 75 ml i flakonik wygląda tak. Zamówiłam też sobie na świetnej promocji zestaw Samarite, krem i serum z tej serii niebieskiej Divine, mojej ukochanej, ale te produkty czekają na mnie w Polsce, także je sobie zabiorę, jak będziemy na święta. A tutaj do Berlina zamówiłam sobie jeszcze taki krem od firmy Basic Lab, to jest mój pierwszy krem z tej firmy. Krem trehalozowy, pierwszy raz słyszę taką nazwę. Mam zamiar używać go na noc, mam nadzieję, że się sprawdzi. O, jeszcze Wam pokażę buteleczkę. To mnie bardzo zaciekawiło, Glowy Makeup Serum od firmy Laneige. Laneige na pewno kojarzycie, bo oni mają te popularne maseczki na noc do ust. Użyłam tego serum, jak byliśmy na weekend na imprezie i powiem Wam, że twarz naprawdę pięknie, promiennie wyglądała. Także wydaje mi się, że będzie mi się ten kosmetyk podobał, no ale tak jak mówię, użyłam go tylko raz, tak? Także to na pewno nie jest taka pełna recenzja, ale po pierwszym razie już bardzo mi się spodobał. O, zobaczcie, to serum wygląda tak... Ono ma w sobie takie perełki rozświetlające. Wzięłam też sobie taką małą paletę cieni Fenty, to jest numer 01. Kolory wyglądają tak i to są takie typowe kolory, które ja lubię. Ja w ogóle mam te cienie dzisiaj na powiece. Nie wiem, czy zauważyliście, bo ja się w sumie zawsze podobnie maluję. To są takie moje standardowe kolory. Muszę powiedzieć, że jestem zadowolona. Ładnie się blendują, są intensywne. Co prawda jakiegoś ogromnego efektu wow tutaj nie ma. No normalne, dobre cienie. Myślałam, że na przykład ten jasny, błyszczący cień będzie bardziej intensywny. Nakładałam go przedwczoraj chyba na powiekę. No i był okej. Ale szału nie było, tak? Także dobre cienie, ale no tak jak mówię, nie jest to coś niesamowitego. Wzięłam też sobie bazę pod cienie z Anastazji Beverly Hills, podobno jest świetna. Tak wygląda ta tubeczka. Raz już jej używałam i dobrze się sprawdziła, ale testuję dalej. No i co? No i tyle. Wzięłam jeszcze mój ukochany podkład Estée Lauder Double Wear, używam go od lat. Ja mam kolorek Shell Beige. Proszę bardzo. No, także takie to zakupy. Dzisiaj dam Wam przepis na taką fajną, zimową, cebulową zupę. Jak widzicie, na początek przygotowuję sobie chlebki. Zupę cebulową nie każdy polubi, bo ona ma taki specyficzny smak, lekko słodkawy. Ja na przykład też bym nie jadła jej codziennie, tak? Ale od czasu do czasu bardzo lubię. Ok, to teraz w garnku rozpuszczamy masło klarowane. I wrzucamy cebulę. Będziemy ją tak smażyć bez przykrycia przez około 20 minut. Cebula, jak widzicie, już nam się zeszkliła i jest miękka.
Teraz dodajemy do niej cukier, tymianek, sól i listki laurowe. I cebulę smażymy przez kolejne 20 minut. Jak widzicie, cebula nam się teraz troszeczkę przybrązowiła. Dodajemy do niej czosnek, pieprz i w sumie teraz powinien iść tymianek, ale dodałam wcześniej, ale nieważne. Smażymy dalej oczywiście od czasu do czasu mieszając. Minęło kolejne 10 minut, wlewamy teraz 3/4 szklanki białego wina wytrawnego. Gotujemy to teraz przez kilka minut, aż większość wina nam wyparuje. Teraz do cebuli wlewamy wreszcie bulion, garnek przykrywamy i gotujemy teraz zupę przez 30 minut na malutkiej mocy. Chlebek polewamy porządnie oliwą i przyprawiamy solą i pieprzem. Teraz na chlebku należy ułożyć ser. Chlebek wstawiamy teraz do piekarnika rozgrzanego do 220 stopni i czekamy, aż ser nam się rozpuści. Do chlebka wlewamy teraz naszą pyszną zupkę. Ponownie układamy ser i zapiekamy to jeszcze przez około 4 minutki. Jarmark świąteczny, ale to słuchajcie, nie jest niestety taki ładny, tradycjonalny jarmark, tylko taki z karuzelami. Nie za bardzo to jest mój styl, ale dla dziecka jest perfekcyjnie. Także dzisiaj zabawa dla Jamie'ego. Nigdy nie jadłam takich jabłuszek i wiecie, że za słodyczami nie przepadam, ale takie Raffaello to bym wtryniła chyba. Czyścimy buciki dla Mikołaja. So, sehr gut. Andere Seite, hier vorne noch. I marchewka dla reniferka? Ja. Okej. Okay. Zaniesiesz tam? Przed drzwi? Ja. Super. No poskładnie. Tutaj, Jamie, tutaj. Super. Ja pochodzę z Dolnego Śląska. Jak byłam mała, to Mikołaj przynosił mi zawsze prezenty pod poduszkę. Teraz to się zmieniło i trzeba czyścić buty. Słuchajcie, od rana włączyliśmy sobie na Spotify taki chór świąteczny, orkiestrę. Bardzo mi się to podoba. Szkoda, że nie mogę dać głośniej, bo pewnie zablokują film. Bardzo świątecznie mnie to nastraja. Oj, zobaczcie, jak ładnie ciasto na pizzę wyrosło. Wzięła mnie ochota na zrobienie jakiegoś przepisu z tej mojej książki jesienno-zimowej. Ta książka nazywa się Tweet Time, zaraz wam pokażę okładkę. I wybrałam tą pizzę z grzybami. Ona jest bardzo, bardzo prosta. Tutaj idzie tylko creme fraiche, grzybki i w ogóle tutaj na zdjęciu jest cebula czerwona z tego, co ja widzę, a w przepisie jej nie ma. To mnie trochę zirytowało, ale chyba dodam. A okładka książki wygląda tak, jest przepięknie wydana. Muszę w ogóle przyznać, że pizza jest dla mnie takim niesamowicie sentymentalnym daniem, które bardzo mi się kojarzy z dzieciństwem. Jak byłam mała, to dzień, kiedy robiliśmy pizzę, był zawsze dla mnie takim niesamowitym wydarzeniem, ponieważ ja pizzę kochałam i zawsze tylko spoglądałam do piekarnika i pytałam mamy, ile jeszcze? I pizza też kojarzy mi się bardzo z Sylwestrem, bo na Sylwestra zawsze robiliśmy pizzę z rodzicami i to zawsze była pizza z dużą ilością kukurydzy. Do tej pory zawsze jak robię domową pizzę, to nachodzą mnie takie właśnie miłe wspomnienia. I'm smiling but feeling empty inside, 'cause all of the presents are still by the tree. They don't mean a
Odcinamy. Włączyliśmy taki film o skrzatach, a właściwie o elfach z Norwegii. To jest taka komedia. Byliśmy przekonani, że będzie bardzo zły, a powiem wam, że naprawdę przyjemnie się ogląda. Chciałam wam w ogóle pokazać moje ulubione filmy świąteczne, ale widzę, że ich tutaj w ogóle nie ma. Ja mam Wow, Disney+, Netflix i Amazon i moich ulubionych filmów nie mogę znaleźć. Także w kolejnym filmiku muszę się lepiej przygotować, ale zobaczcie, znalazłam tutaj na Wow film Jack Frost. Dajcie znać, czy go oglądaliście. Ja go oglądałam pierwszy raz, jak byłam dzieckiem i pamiętam, że tak płakałam. To jest totalny wyciskacz łez, także ostrzegam. Na Netflixie też jest bardzo przyjemny film o kalendarzu adwentowym. Oczywiście to jest moja taka subiektywna opinie, jakieś sentymenty, bo wiadomo, wielkie kino to nie jest. Jeżeli potrzebujecie czegoś do pośmiania się, to polecam Bad Moms. I tutaj na Disney Plus znalazłam jeszcze film, do którego mam ogromny sentyment, Snow Dogs. Polecam wam. No, także to takie luźne polecajki, ja w kolejnym filmiku pokażę wam inne moje ulubione filmy. Ho, zobaczcie, dostałam na Mikołaja chyba najpiękniejsze na świecie wydanie opowieści wigilijnej. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Ja kocham książki ilustrowane przez Lizę Aisato. Posiadam jeszcze jedną świąteczną książkę. Śnieżna siostra oraz Strażniczka Słońca. No idealnie te okładki się wpisują w moją estetykę. Oczywiście no nie o okładkę tutaj chodzi. Ja mam zamiar opowieść wigilijną jeszcze raz przeczytać, ponieważ ja kocham tą historię. Ale chciałam też właśnie pokazać, jak przepięknie ilustrowana jest ta książka.